Dzisiaj jest dzień łaski! Dzisiaj jest dzień zbawienia! Dzisiaj możesz oddać życie Jezusowi! Dzisiaj możesz to zrobić! Wybierz Jezusa jako swojego Pana i Zbawiciela, a będziesz żył! Wybierz Go dzisiaj! Ja byłem narkomanem, umierałem od przedawkowania ekstazy, umierałem od narkotyków, ale spotkałem Jezusa. Byłem sodomitą, byłem popaprańcem, ale Jezus przyszedł do mojego życia i uratował moje życie i może też uratować twoje. I mówi dzisiaj do twojego życia: upamiętaj się ze swoich grzechów, upamiętaj się. Ten Jezus przyszedł do mnie jako do podłego grzesznika i powiedział do mnie: nie potępiam cię, ja cię nie potępiam. Umarłem za twoje grzechy, zbawiłem cię. Jezus umarł za ciebie z miłości. On cię kocha taką, jaką jesteś. On cię kocha. Nie możesz zostać obojętnym wobec ofiary Jezusa. Ta ofiara krzyczy wiecznym echem. Przyszliśmy tutaj, ponieważ kochamy Jezusa. To jest intencja naszego serca. Możecie nam nie wierzyć, ale przyszliśmy tutaj z miłości do was, abyście mogli usłyszeć pełną Ewangelię o Jezusie Chrystusie. Jestem tutaj po to, aby zaświadczyć ci o Bogu łaski, o Bogu miłosierdzia, o Bogu, który jest życiem, o Bogu, który ciebie stworzył na swój obraz. Każdy z was może osobiście poznać Boga. Jezus Chrystus umarł za mnie i Jezus Chrystus umarł za ciebie. Taki jest. To dobry pasterz, to dobry król, to ludzki Pan, który przyszedł, aby ciebie odkupić, aby ciebie zbawić. Nie jestem tutaj po to, aby głosić ci religię, ale Bóg jest miłością i Jezus Chrystus tak okazał swoją miłość, że kiedy my jeszcze byliśmy grzesznikami, On umarł za nas, On wydał samego siebie za ciebie, abyś ty żył, abyś mógł poznać Boga, abyś mógł z Nim chodzić, abyś mógł słyszeć Jego głos. On jest dobry, On nie poczytuje nam naszych grzechów, Bóg nie poczytuje ludzkości grzechów, bo posłał Jezusa Chrystusa i przybił Go do krzyża, abyś żył. Możesz mieć pokój z Bogiem, możesz być pojednany z żywym Bogiem, który wydał Jezusa, który posłał Syna i okazał swoją miłość, abyś żył. Wybierz Jezusa, wybierz życie. Jeżeli uwierzysz w swoim sercu, że Chrystus stał z martwych, nie zginiesz na wieki, ale jeżeli będziesz trwał w swojej niezależności od Boga, zginiesz i nic na to nie poradzisz, nieważne co tobie mówią, pamiętaj o tym, że Jezus Chrystus jest twoim Zbawicielem, ale pamiętaj też, co od ciebie zależy, czy przyjmiesz swojego Pana i Zbawiciela. Nie trwaj go szukając w tym systemie, ani na plus, ani na minus. Jesteś człowiekiem szansy, Bóg jest po twojej stronie, jeżeli ty uwierzysz w Jego Syna. Ale On przyszedł dać tobie prawdziwą wolność. Religia nie daje żadnej wolności, ale też żaden system nie daje żadnej wolności, przyjaciele. Przyjdź dzisiaj do Jezusa, a będziesz żył. Przyjaciele, Ewangelia jest taka sama dla policjanta, dla księdza, dla waszego ruchu, dla każdego człowieka, który jest na tej planecie, bo Bóg nie ma względu na żadną osobę. Nie ma względu na mnie, nie ma względu na sąd, nie ma względu na policjantów, Bóg nie ma względu na LGBT, Bóg nie ma względu na księży, Bóg nie ma specjalnych względów dla nikogo. On dał Jezusa i powiedział: ja mam specjalne względy tylko na Jezusa, bo tylko Jezus zapłacił cenę na krzyżu, umarł i zmartwychwstał, abyś ty mógł żyć. I tylko Jezus może dać tobie prawdziwą wolność, tak jak dał mi. Kiedyś byłem sodomitą, kiedyś byłem człowiekiem, który uprawiał homoseksualizm, a dzisiaj Jezus dał mi prawdziwą wolność. I tak samo On może dać tobie nie pseudowolność, ale prawdziwą wolność. Wyzwolił mnie z depresji, z poniżenia, z potępienia. I tak samo może wyzwolić ci ciebie. Głosimy tobie Ewangelię nadziei. Ewangelię nadziei dla ciebie. Możesz być wolny już dziś. Wystarczy, że dzisiaj pojednasz się z Jezusem Chrystusem. Przyjdziesz do Niego, zawołasz, a miłosierny Ojciec pokaże ci prawdę. I ta prawda cię wyswobodzi i będziesz prawdziwy.
prawdziwie wolny.